Hej, witam wszystkich serdecznie, Artko z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinku Banner Sagi. Bez długiego wstępu, do bitki i do wypitki. W sumie, chyba powinienem Ganalfa dać wcześniej, jeśli chodzi o order, tour, ale whatever. O shit, okrążyliśmy ich, ale to sami goście co rzucają, holy moly. Teraz Ivar pierwszy, Ivar do was dojdzie spokojnie. Dajmy Eivinda gdzieś tutaj. Ten gość mnie niepokoi. Jakiś taki inny jest od reszty. Może dajmy was w takim razie z tej strony. Ruka i Alet. Bo będziecie się potem ruszali. Gotowe, dobra. No to co? Najpierw Ivar. Ivar. Co ty miałeś? Ty miałeś taran. Co robił taran? Odrzuca przegrające jednostki magry, dedykując punktów. 3 punkty za każdą miniętą jednostkę. Nie, po prostu ich uderzymy. Jednego możemy od razu zdjąć. Weźmy tego, co ma więcej HP-ków. O, tym ba. Okej. Dobra. Ciebie nie mogę zaatakować, a jak tu podejdę, to będę mógł, ale wtedy Alet zablokuje. A tak opel. Sobie pójdziemy. Dobra, myślę, ciebie po prostu strzelimy. Dzik natury. I Alet tutaj ma piękną okazję na swoją umiejętność specjalną. Jaki to miało zasięg, przypomnij mi, moja droga? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kratek. To byśmy musieli stanąć tutaj. Co się zrobić da? Słodko. Hacia! Woo! To było ładne. Dobra, czas na Eivinda i Eivind po skosie może atakować, to Alet uderzy. Jaki to ma zasięg? Okej, mogę cię dziabnąć. Dobra, niech będzie tak, to uderzy tego i tego. Okej. Następny będzie Krumr, który za dużo niestety nie zrobi, ale ustawmy się od razu gdzieś tutaj. Bojowy zapał. A zapewnił zwiększoną. Poczekajmy sobie. Gunalf, jak będzie mógł tam podejść, czego zrobić oczywiście nie może, bo jestem idiotą i nie potrafię ustawiać ludzi. A ładnego młyńca by zakręcił, a tak to przynajmniej sobie ciebie zabiję i ty wybuchniesz i dokładnie. Teraz Ivarem będziemy musieli uciekać stąd. Chciałbym móc przejść. Dammit. Dobra, trudno. Wybuchnie mi to w twarz, ale... A co zrobić? Myślę, że rukiem tamtego wykończymy jego mościa. No właśnie, on dużo... Kto następny będzie? Ty następny będziesz. To do ciebie za bardzo nie mam jak podejść. Myślę, że Alet tak ustawimy znowu, żeby swoje umiejętności specjalne użyła. Nice, nice. Ciebie strzelimy. Hop! Trafienie krytyczne! Yeah! Oj, ty jeszcze ładnie mi podeszłeś. Subcia. Robimy tak i znowu. To jest cholera piękne. A ładu. Naprawdę? Wow. Okej, to było antyklimaksowe klimat. Whatever. Krumr oczywiście slaguje z tyłu. Au.
Tobą młyńca możemy zakręcić, co też uczynimy. Obuwalnie? Obuwalnie, słodko. Czy ja potrzebuję używać całej... whatever. Hadzia! Yeah! Au, zostawcie Alet w spokoju! Goddammit. Ty już nie masz w ogóle... Nie masz, ty... Czemu ty masz zero? Co się stało? Whatever. Nie mam jak... Nie mam jak uciec stąd i go uderzyć, tego po prostu uderzę. Au! God dang it, to się następny rusza, ty. Chcę cię uderzyć. Byś dużo nie mógł zrobić. Okej. Alet, 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 ty uciekaj. A tak, żebyś była w zasięgu tego. Okej, mu pancerz zbijemy. Nice. Au. Dobra. Wreszcie nasz wataszek może coś zrobić. I zabijmy nim. No, on się nie rusza teraz, także spokojnie go możemy zabić. Au. Okej, czas na więcej młyńców, tylko... To jest... wy jesteście dobrym celem. Okej, to użyjmy rogu. Myślę, że to wystarczy spokojnie. Yeah! Guna... Nie! Alet! Goddammit. Wreszcie mogę od tych kamieni uciec dołu. Żegnam pana. Dobra. Róg mu po prostu pancerz zbije. I Krumr go może dobić. Nice. Niedobrze trochę, że Alet straciliśmy, ale... Wycofaj się zanim wróg się, czy zaatakujemy dalej. W sumie to jesteśmy w miarę w dobrym stanie. Mam nadzieję, że to nie była głupota. To była głupota z mojej strony. Goddammit. Shit. Kto będzie następny? Ty będziesz. To na razie się tobą nie przejmuję. Potem ty. Dobra, ciebie mogę strzelić. Stąd. Dobra, zabierzemy ci pancerz. Weź to i wy... Czemu to nie... Jaki ty masz... What the heck? Skąd ty do mnie dobijasz, dude? Potem ty... To był błąd! To był duży błąd, co właśnie zrobiłeś. Oh, goddammit. Ile ty masz linkage'a? Ty masz 2, czyli mogę jeszcze... to mi się nie opłaca. Na razie po prostu. Bo i tak czy siak go nie zabijemy, to zostawmy go z małą ilością siły po prostu. Gunalf, co? No to wy się, wasza dwójka się na tym jego mościu skupi. Będziecie mu pancerz zbijali. Yeah, pretty much. Ty mu możesz praktycznie cały pancerz... Zbić to jest nieźle. Au. Kto następny? Ty następny. Shit. Od ciebie muszę uciec. A potem będziesz ty. Mogę w ciebie strzelić stąd? Chyba nie. A, zwaliłem to trochę. No ale nic, w ciebie strzelimy w takim razie. O, man. Au. Ładą. Okej. 5. Dobra, zabierzmy mu tą siłę. Shit. Mogę cię zabić? Nie mogę. Nie mogę. Żegnam. Okej, i ten jeszcze jest niebezpieczny. Au.
Ivarem będziemy musieli uciekać. Ewentualnie tak zrobimy. Mu zbijemy praktycznie cały pancerz. Pewnie ruka uderzysz. To niedobrze. Kto następny się rusza? Kto? Nie wiem kto. Ten? Chyba ten. Nie mam pojęcia. Dobra, musimy zacząć powoli zabijać. Chociaż rukiem to nie mam co. Po prostu uciekniemy tutaj. I będziemy zbijali pancerz. Pretty much. A ten tutaj. Shit. Nie mam pojęcia. To następny. Ty dużo nie zrobisz. Wolę ciebie uderzyć. Okej. I teraz ty. Możemy Gunalfem podejść i go zdzielić dosyć mocno. Okej. Znaczy za 5 to może nie jest aż tak, ale nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, możemy ciebie zdzielić. Za całe 1. Może lepiej go pancerza do 0 zbijmy. Ty będziesz następny. Okej, mogę zbić pancerz. Czyli następną turą. Nie! Shit. To następny. Ty. Myślę, że pozbędę się ciebie. Nie. Ciebie uderzymy. Tak się miotam, ale. O, nieźle. Te powybuchały. Dobra, Gunalf może ciebie wykończyć. Słodko. Dobra, powinienem to wygrać, ale duże straty poniosłem. Ty w sumie jesteś tylko jeszcze niebezpieczny i pewnie mi go. Co? Tylko jeden? Come on now. Ty dużo. A, jednak zrobisz. Nieładnie. Kto następny będzie się ruszał? Gunalf to musi do tego powoli zacząć podchodzić, bo na dobrą sprawę. Chociaż mogę tych dwóch zabić. Myślę, że tak. Będziemy powoli sprzątali tych słabiaków. Au! Ten mocno jeszcze bije. No bo ma pełnię siły. Cholera jedna. Mogę ciebie sprzątnąć. Ej, to był błąd. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego dostanę. Au. Chciałem jakoś do tamtego podejść. Ale whatever. Po prostu będziemy was po kolei zabijali. Okej.
Au. Dobra, tutaj zakręcimy młyńca. Nice. Tylko ty zostałeś. To co, róg ucieka? Run! A Gunalf podchodzi. Ty sobie tu odpocznij, a ty go wykończysz. Albo i nie. Prawie go wykończ. W następnej turze. Odpoczynek i papa. Holy moly. To była ciężka walka. Oh man. Yeah. Ale hej, no 30 sławy. Ładnie. Niezależnie od tego, ile zginęło, wydaje się, że za kolejnym zakrętem będzie ich jeszcze więcej. To głupota, mówi Ivor. Jest oczyszczając topór z krwi. Nie lubię się wycofywać, ale powinniśmy zawrócić. Goddammit. Nie wiem, czy brnąć dalej, ale mimo wszystko dostaliśmy dosyć w papę. Ile mam zapasów? Czeka nas na pewno jeszcze jedna walka. Jeśli tutaj jeszcze raz. Jeszcze raz. Szarżuj. Oh man. No. No. Mogę kogoś awansować? Alet mogę na pewno awansować. Może mogę Ivera awansować, co by takie głupie nie było. Krumra też. Dobra, to zróbmy tak. Może zacznijmy od najdroższego awansu. Tak. I tobie damy co? Myślę, więcej pancerza potrzebujesz. Myślę, że tak będzie spoko. Awans Alet ile będzie kosztował? 15. Okej. Myślę, że to też przejdziemy. I Alet damy to i więcej siły. To be honest. I co jeszcze? Mogę dać jeszcze Krumrowi awans, ale pytanie. Będę miał wtedy bardzo mało sławy, ale z drugiej strony coś za tą walkę dostanę. A nie, potrzebujemy 10 sławy i tak. Okej, nieważne w takim razie. wszyscy są ranni, ale najgorzej z Iverem i Krumrem. Trudno. Trudno. Oh shit. Dobra, to był głupi pomysł. To było złe. Myślę, wszyscy uciekamy od tego gościa. 21-13. Także nara. Mam nadzieję, że się nigdy nie spotkamy. I damy was... Myślę, że tak po prostu. Okej. No, ty się pierwszy ruszasz, to ty dużo nie zrobisz. Potem będzie któryś z tych. Chyba ten. Mogę do ciebie podejść? Mogę. Nice. Spróbujmy taranu. No, dajesz. Pong. Zabrałem mu... A nie, to było głupie. Dobra.
Ja tu... What? O shit, Ruku. Masz problem teraz. dobra. Spróbujmy może tak. Tylko pan coś zabiera, co? Ej. Dobra, możemy, ale wtedy Gunalfa odetniemy. To tego robić nie chcę. A jak się tak ustawię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, cztery, pięć. Muszę przy nim stanąć, co mi się nie podoba, ale... Well. Zaraz, czemu nie mogę tak zrobić? Nie dosięga? Przecież powinno dosięgać. Czemu to ciebie nie tknęło? Przecież był w zasięgu. What the heck? Dobra, to bo użyjemy błyskawicy. Tylko najpierw muszę podejść. To pójdzie tak, tak. Au. Ała! To i w... O bo... O fuck. O shit. O shit. Będę musiał go uleczyć. Teraz zbijmy pancerz. Yeah. Kto następny? Ty następny, a po tobie? Któryś z tych. Dobra, Gunalfem tego sprzątniemy. Ten duży będzie następny, to on dużo nie zrobi. Możemy mu cały pancerz zbić. Dobra, przemieszczamy się tutaj, tego zabijemy. Potem będzie... Aaaa... Nie, nie rób mu krzywdy, proszę, ja go chcę uzdrowić. Kusi mnie, żeby znowu tak się ustawić, ale myślę, zamiast tego się wycofamy. Będziemy strzelać po prostu stąd. Mimo, że kusi mnie, żeby użyć jej winda, żeby strzelić błyskawicą, to myślę po prostu go odnowimy, mu przywrócimy. A zaraz to pancerz przywraca. O Boże, jestem debilem. Myślałem, że to siłę przywraca. Shit. Shit, 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 shit. Woo, trafienie krytyczne. Au. O, shit. O, to jest najlepszy młynie trzech czasów. To jest najlepszy młynie trzech czasów. Woo! Ho, 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 ho. O nie. A dobra, nie było tak źle. Holy moly. Ale z tej walki to my uciekamy. A ty będziesz następny, dobra. To już nic nie, dużo nie zrobisz. Boże, Gandalf to jest bestia. Beast! Kto następny? Nie wiem, kto na tra, chyba ten. Ja mogę was przyszpilić. Okej. Okay. A ty byłeś następny. Damn it. Użyjmy błyskawicy. Tylko czy ja będę w zasięgu stąd na przykład? Jaki to ma zasięg? A nie, to spokojnie będę stąd. Dobra, podejdź tu. Napełnij się siłą. Woli. Wait, what? God damn it. To dobra, to odnówmy pancerz w takim razie Gunalfowi. O shit. Znowu będzie duży się ruszał teraz. Dobra, stankujmy go krumrem.
O nie. Postanowił nie nie atakować Krumra. Shit. Okej, to było niezłe. Myślę, że zabijemy tego. I w pile Czmołda wejdziemy. Okej, to dużo nie zrobiło. Nie powinien po ukosie przeskoczyć na Gunalfa. Okej. Dobra, przynajmniej coś wiem o tej grze. I Gunalf powinien się wykończyć. Albo i nie. Test. No nie, już myślałem, że nie jesteś w zasięgu. Fajnie by było Krumrem albo Rukiem dostać killa. To na pewno. A ty sobie poczekaj. A to zmiękczę go, żeby Ruk go zabił. Okej. Sweet. Ale nie zostajemy tutaj dłużej, przykro mi. Yeah. Wycofaj się. Yeah. Sława wzrasta. Zwycięstw. Ile sławy? 17. Proszę, nie mówcie mi, że więcej muszę się bić. Nie chcę. Tym razem sprawy nie idą po waszej myśli, pomimo twoich starań zmęczeni wojownicy padają wokół ciebie jak muchy. Patrzysz bezradnie, jak przeciwnik zabija Hoguna. Mogun krzyczy i biegnie w stronę brata. Musisz go odciągnąć, zanim sam zginie. Nie! Shit, Hogun zginął przeze mnie. Fuck. Ruku, woła Ivar, musimy iść! W oddali pojawia się więcej drążycieli wychodzących w ścieżkę głębokiego orwiska, przecinającą letnią ścieżkę. Nie, uda nam się, jeszcze raz. A niech to szybko, wycofujemy się. Złamałaś mnie, gro, naprawdę, wycofujemy się. Biegniesz z powrotem na drogę, która idzie już karawana. Przeklinasz pod nosem, zastanawiasz się, czy kiedyś dopiszę wam szczęście. Yeah. Znowu będziemy umierać z głodu. Goddammit. A tutaj jest coś. Może będę mógł zapełnić swoje zapasy. Zmizerniały mężczyzna i kobieta podchodzą z uniesionymi rękoma do karawany. Pozwólcie, przyjaciele, zaczyna mężczyzna. Jesteśmy biednymi farmerami, źle nam się wiedzie. Kobieta uderza go i mówi: przyznaj, że jesteśmy wygnańcami. Jest nas 10. Pomożemy wam w walce w zamian za coś do jedzenia. Co zrobiliście? Zwykłe nieporozumienie, mówi mężczyzna. Pijalnie miodu mieszają w głowach. Nigdy nie wiesz, kiedy skończyć. Kobieta znów go uderza i mówi: kradliśmy i zabijaliśmy, kiedy było trzeba. Nasze umiejętności mogą wam się przydać. El przynajmniej jest szczera. Dołączcie. Whatever. Wygnańcy biegną w stronę wozu z jedzeniem. Po chwili z lasu wyłania się 8 zbójców. Kraczą się, dziękując wszystkim dookoła. Po skończeniu zajmują się swoimi sprawami. Yeah. My i tak nie mamy dużo zapasów, a może tu coś, mam nadzieję, że będziemy mogli się właśnie zatrzymać. Dziękuję. Wchodzicie do wioski górników, którzy chcą się dowiedzieć, co się dzieje. Słyszeli odgłosy trzęsienia ziemi i widzieli drążycieli w oddali. Wśród nich jest wiele starszych osób i dzieci. Wiesz, że oznacza to jeszcze więcej ludzi do wykarmienia. Pozwól im podjąć decyzję? Każdy, kto chce, może dołączyć do karawany. Wielu mieszkańców na to przystaje i nie wolą zostać w swoich domach. Życzysz im powodzenia. Market. Tak, chcę kupić jedzenie. Wszystko, co masz. Okej, może być. Chociaż przydałoby się więcej, ale niech ci będzie. Możemy z Gunalfem porozmawiać. To wiecie co? Tak patrząc na godzinę, myślę, że zostawimy to na następny odcinek.
Także w tym momencie wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do komentarzy, jak i do lajkowania filmów, to naprawdę pomaga. No i z mojej strony to wszystko. Na razie, do następnego odcinku. Trzymajcie się.